Osiedle Słowiańskie, pod trzema dębami, to trzy podpiwniczone bloki z lokalami usługowymi w parterach, otoczone obszernym parkingiem. Ogromnym atutem inwestycji jest jej usytuowanie w zachodniej części miasta w ramach nowej koncepcji zagospodarowania pięknych, zielonych terenów po dawnym poligonie wojskowym. Lokalizacja terenów sąsiadujących bezpośrednio z miastem w połączeniu z ich wyjątkową strukturą przyrodniczą stanowią niezwykle interesującą propozycję mieszkaniową. Budowa, która rozpoczęła się na dobre w 2020 roku, dobiega właśnie końca. Osiedle zlokalizowane w pobliżu terenów zielonych z trasą Siedmiu Wzgórz, basenów i lodowiska Słowianki, nowej hali widowiskowo-sportowej, tras biegowych i rowerowych, stadionu i boisk piłkarskich, sprzyja i wręcz zachęca do aktywności fizycznych. Dokładna lokalizacja osiedla to ulica Węgierska, a wjazd na osiedle poprowadzony jest ulicą Litewską. Są to tereny pomiędzy kompleksem sportowym Słowianka i ulicą Myśliborską. Inwestycja pod trzema dębami to trzy budynki pięciokondygnacyjne. Na podwyższonych parterach znajdują się mieszkania z ogródkami. Piętra pierwsze i drugie zawierają mieszkania jednopoziomowe o metrażach od 33 do 66 metrów kwadratowych, z możliwością łączenia mieszkań i powiększania powierzchni. Kondygnacje trzeciego piętra to mieszkania z antresolami, z powierzchniami sięgającymi ponad 100 metrów kwadratowych. Każda klatka schodowa wyposażona jest w cichobieżne windy elektryczne. Budynki mają funkcje mieszkalne z usługami w parterach. Na zmotoryzowanych czeka 185 naziemnych stanowisk postojowych. Dla chętnych inwestor przygotował również komórki lokatorskie w podziemiach budynków. Dom Gorzów jest spółką, która została zawiązana przez dwa niezależne podmioty w celu realizacji inwestycji Osiedle Słowiańskie w Gorzowie. Jej uczestnikami są Rolf Michael Kühne, niemiecki przedsiębiorca z bogatym wieloletnim doświadczeniem w realizacji inwestycji mieszkaniowych na rynku niemieckim, oraz Mariusz Wojtasik, gorzowski inwestor, inżynier i właściciel prężnej firmy budowlanej Eurotechnika. Spółka Mój Dom z niemiecką precyzją i doskonałą jakością cechującą Eurotechnikę zrealizuje budowę dużego osiedla, którego pierwszym etapem jest budowa trzech bloków mieszkalnych wraz z parkingiem naziemnym oraz zagospodarowaniem terenu w postaci zielonego patio, placu zabaw i strefy relaksu.